Wydawnictwo Kobiece i Niegrzeczne Książki. Przedstawiają książkę Gabrieli L. Orione pod tytułem Grzech. Czyta Masza Bogucka. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przedmowa. Grzech to historia opowiadająca prostym językiem o nieco bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Główni bohaterowie trafiają na siebie przypadkiem. Ich skrajnie różna codzienność zaczyna się przenikać, tworząc wspólną przestrzeń. Przestrzeń albańsko-polsko-włoskich paradygmatów w świetle nocnego życia. Historia jakich wiele. A jednak rozwój wydarzeń zaskakuje. W Twoje ręce przekazuję pierwszą część serii, pełną zupełnie ludzkich chęci, emocji i wyborów. Życie każdego z nas w jednym niespodziewanym momencie, w jednej nieoczekiwanej chwili, może się diametralnie zmienić. I tylko od nas samych zależy to, czy pozwolimy się uwieść na pokuszenie. Wodzeni jesteśmy bezustannie. Czasem tylko nie mamy tego pełnej świadomości. Gabriela L. Orione. Samochód zatrzymałem przecznicę wcześniej, przy Corso Alfieri, i dalej postanowiłem iść pieszo. Maurizio nie odbierał telefonu. Nie wróżyło to niczego dobrego. Powietrze było wilgotne, ulica kompletnie opustoszała, ciemna i mokra. Stojące przy chodniku latarnie rzucały wątłe światło. Jaśniejszy wydawał się sam księżyc, który bacznie obserwował wydarzenia dzisiejszej nocy i przez cały czas mi towarzyszył. W głowie miałem chaos, zaangażowałem się w coś, co na chwilę obecną było zupełnie niedorzeczne. Miałem jasno określony cel, od którego dzieliło mnie tak niewiele, Wszystkie puzle, które do tej pory kompletnie do siebie nie pasowały, mozolnie analizowane w końcu zaczynały tworzyć jasny obraz. Powinienem najpierw zamknąć ten rozdział, a dopiero później pozwalać sobie na uczucia. Uczucia, powtórzyłem w myślach, stały się dla mnie pojęciem zupełnie obcym. Byłem jak zimna maszyna, nastawiona na określone działanie, od czasu do czasu poddając się zupełnie ludzkim bodźcom fizjologicznym. Lubiłem otaczać się pięknymi kobietami, ale tylko dla zaspokojenia moich chwilowych potrzeb. Nigdy nie myślałem o tym, by się angażować. Z nią było inaczej. Wiedziałem, że nie chcę jej jedynie wykorzystać. Zależało mi na tym, żeby o nią zadbać i ją ochronić. Byłem świadkiem rozdziewiczania fizycznego i mentalnego, najbardziej poukładanych i pewnie broniących swoich wartości. Jej chciałem tego oszczędzić. Skażony brutalnym, przestępczym światem, rządzącym się prawem, nie mającym nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, zastanawiałem się, czym jest normalność. Czy gdzieś jeszcze jest normalnie? Ona była moją nadzieją na to, że ludzie mogą jednak tacy być. Nocne, łatwe życie wciąga szybko, jak markowy młynek do kawy, mielący na proszek wszystkie najtwardsze ziarna, zmienia jednostki w jednolitą masę. Taki się stałem i ja. Jak oni wszyscy, z tym, że ja zrobiłem to świadomie. W oddali słyszałem echo swoich szybkich kroków. Byłem wściekły do granic możliwości, ale działałem racjonalnie. Wiedziałem, że nie mogę inaczej. W końcu dobiegły mnie głosy. Zwolniłem, wyciągnąłem broń z zapaska. Odbezpieczyłem pistolet i nasłuchiwałem. To był ten moment. W którym byłem gotów na wszystko. Rozdział pierwszy. Chwiejnym krokiem na niebotycznie wysokich szpilkach schodziłyśmy po stromych schodach w dół lokalu. Z każdym stopniem robiło się coraz ciemniej. Rozbawione stanęłyśmy w końcu przy loży menadżera sali, żeby się zameldować. Znowu jesteście spóźnione. Oznajmił Andrea, spoglądając na wielki zegar wiszący za jego plecami i pukając w blad długopisem, który chwilę wcześniej wyciągnął z za ucha, żeby wpisać godzinę naszego przybycia. Franco obetnie wam to z wypłaty, dodał, badając nas wzrokiem od stóp do głów i oceniając nasz dzisiejszy strój. Ewidentnie szukał czegoś, do czego mógłby się przyczepić. Mam to w dupie. Wymamrotała ostro wstawiona pati. Cicho, szturchnęłam ją lekko w bok. André, Andrelino, Andrutto. To już na pewno ostatni raz. Próbowałam ratować sytuację. A poza tym, więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję poprawę. Ciągnęłam, czując jak wypite wino zdecydowanie przejmuje nade mną kontrolę. Rozmawiałam z mamą przez telefon. Rzuciłam, nie mogąc powstrzymać się od śmiechu, kiedy Pati zaczęła nadymać policzki i lekko zezować, naśladując mało atrakcyjną twarz Andrei. Jestem Andrea i nie ma od tego zdrobnień, więc darujmy sobie uprzejmości, uciął. Przecież widzę, że jesteście pijane, więc obstawiam bar po sąsiedzku, dodał, znowu stukając w blat długopisem. Wtedy naszą pogawędkę przerwał niewysoki starszy mężczyzna, ubrany w ciemne spodnie od garnituru i kremową koszulę, rozpiętą do połowy klatki piersiowej. Na lekko owłosionym torsie wisiał typowy złoty łańcuch, w jakich lubują się włosi. Zamiast wypastowanych czarnych butów powinien mieć sandały i skarpetki frotte, pomyślałam mierząc go wzrokiem. Widać było, że w lokalu jest już dłuższą chwilę i bawi się znakomicie. Andrea, a cóż to za spóźnione principesy, zagadnął do menadżera, spoglądając raz na patrycję, która wyprostowała się jak do odśpiewania hymnu w czasie obozów harcerskich, a raz na mnie. O, matko, szturchnęła ją ponownie. To ten facet, na którego wpadłyśmy wychodząc na górze z łazienki. Uprzytomniłam sobie, że kilkanaście minut temu wpadłam na niego, zanosząc się śmiechem po przeczytanej przez patrycję SMS-owej anegdocie. Chwilę później z toalety wytoczyła się na niego pati. O, ten sam, powiedziała, wytrzeszczając na niego oczy. Polki, stwierdził mężczyzna, uśmiechając się pod nosem. Zapraszam do stolika i zapłacę za spóźnienie. Powiedzmy, że na górze rozpoczęliśmy już wspólny wieczór i to, że nie stawiły się o czasie, biorę na siebie, wyjaśnił, wysuwając ręce tak, abyśmy mogły złapać go pod ramiona. Zadowolone, kręcąc tyłkami, ruszyłyśmy z nim odwracając się jednocześnie do Andrei. Pogroził nam palcem, rzucając pogardliwe spojrzenie. Dotarłyśmy do stolika, przy którym siedziało kilku innych mężczyzn i garstka lokalowych koleżanek. Wypadało po dwie na każdego pana. Nasz nowy znajomy miał swoje kompanki, więc usadził nas obok starszego, samotnego blondyna z lekkim zarostem. Ciao, jestem Oliwia, rzuciłam, siadając obok i podając dłoń. Słowo ciao opanowałam do perfekcji. Gorzej było z podtrzymywaniem konwersacji. Nie znałyśmy z Patrycją języka włoskiego, a tylko nieliczni Włosi płynnie porozumiewali się po angielsku. Michel odpowiedział, uśmiechając się lekko. Piana Patti niemal usiadła mu na kolanach, całując go delikatnie w policzek, nim zajęła swoje miejsce. Nasz towarzysz nie wydawał się specjalnie rozmownym człowiekiem. Po chwili kelnerzy wnieśli kulery z trzema butelkami, don perignona i półmiski z owocami. Spojrzałyśmy na siebie z Patrycją, nie ukrywając zadowolenia. Od tygodnia, a może nieco dłużej, za sprawą znajomej bawiłyśmy się w jednym z większych lokali nocnych w Turynie. W ramach kontraktu dostałyśmy piękne mieszkanie na poddaszu kamienicy w samym centrum miasta i 75 euro dniówki, zameldowanie się codziennie o 23 i zapewnianie towarzystwa gościom lokalu. Burdel w białych rękawiczkach, skomentowała Patty, kiedy Kinga opowiadała nam jak wygląda praca. Trudno w to uwierzyć, ale zmęczone polską rzeczywistością i piętrzącymi się tam problemami, postanowiłyśmy wziąć wolne i zobaczyć, jak się sprawy potoczą. Patrycja, szczupła i wysoka platynowa blondynka, za sprawą pieprzyka na lewym policzku, urodą przypominała Marilyn Monroe. Była niespełnioną zawodowo magister farmacji w wiecznej separacji z mężem, Markiem, nadużywającym alkoholu. Miała trzyletnią córkę. To właśnie dla Nikoli Patrycja na stałe związała się z Markiem. Ojciec dziewczynki bardzo szybko okazał się daleki od ideału, którego szukała Pati. Niemniej jednak z ich namiętnego wakacyjnego romansu, o którym rozpisywała się nawet gminna kilkustronicowa gazeta plotkarska, narodziła się Nikola. Moja przyjaciółka zaszła w ciąże w październiku, na ostatnim roku studiów, które naturalnie ukończyła z wyróżnieniem. Wraz z dyplomem i małym dzieckiem powróciła do rodzinnej podwarszawskiej wioski, gdzie chwilę później za namową rodziców i przyszłych teściów wyszła za mąż. Często przyjeżdżała z Nikolą do Warszawy i zatrzymywały się u mnie. Odwiedzałyśmy zoo, chodziłyśmy na lody, przesiadywałyśmy przy placach zabaw. Nigdy nie lubiłam dzieci, ale mała Nikola była wyjątkowo grzeczna. Rozkochała w sobie nie tylko mnie, lecz także matkę Patrycji, która przeszła na wcześniejszą emeryturę, żeby móc więcej czasu spędzać z wnuczką. Babcia entuzjastycznie przyjęła pomysł wyjazdu, licząc na to, że może z dala od mało miasteczkowego gadania córce uda się coś osiągnąć. Nakazała Patrycji pakować walizki, a sama obiecała zająć się Nikolą. Ja miałam bardzo bogatego, powiedzmy, eks-chłopaka, który idąc śladami swojego ojca zawsze wybierał najwyższe stanowiska – a obecnie robił karierę kierownika jednej z większych galerii handlowych w centrum Londynu. I tak, Patrycja z potrzeby, a ja z chęci ucieczki, postanowiłyśmy polecieć do Mediolanu, skąd odebrał nas Francesco, właściciel lokalu. Postawił nam kawę i wyciągnął papiery do podpisania. Dokumenty były po włosku, więc nie rozumiałyśmy ani słowa. Wiedziałam jednak od mojego eksfaceta, prawnika, że zgodnie z międzynarodowym prawem o umowach cywilnoprawnych, jeśli będziemy chciały się wycofać, umowy nie będą dla nas wiążące. Podpisałyśmy więc grzecznie dokumenty i pojechałyśmy do naszego apartamentu. Zakochałyśmy się w otaczających nas klimatach. Turyn, mimo że uchodzi za industrialną stolicę Włoch, jest piękny. Położony u podnóża Alp, nad rzeką Pad, od razu zachwycił nas mnóstwem tętniących życiem parków i ogrodów. Jednym z antycznych mostów, pamiętających czasy rzymskie, z willowego brzegu rzeki przejechałyśmy do centrum pełnego niesamowitej architektury. Miasto wydało nam się bardzo zadbane i eleganckie. W czasie studiów na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym za namową mamy skończyłam kulturoznawstwo, natknęłam się na książkę jednego z badaczy całunu truńskiego. Wszyscy zajmujący się tym tematem wykluczają jego fałszerstwo, ale nikt nie jest w stanie potwierdzić autentyczności znaleziska. Całun, fabryka Fiata, Juventus oraz Ojczyzna Lawadcy stały się naszym nowym domem. Ubogo wyposażone wnętrze apartamentu, położonego na ostatnim piątym piętrze, oraz brak windy rekompensował olbrzymi taras na dachu. Francesco zostawił nam klucze i nakazał, żebyśmy równo o 22.30 były na dole i czekały na srebrnego Mercedesa, który zabierze nas do lokalu. Miałyśmy obserwować drogę, bowiem z pracy i do pracy powinnyśmy chodzić same. Ponieważ tamta noc miała być naszym debiutem, a nie znałyśmy miejsca, postanowił zadbać o to, byśmy bezpiecznie i na czas dotarły do lokalu. W zasadzie chyba tylko tej pierwszej nocy byłyśmy punktualnie. Każdego następnego wieczoru miałyśmy solidne spóźnienie, a jako, że szybko nawiązałyśmy serdeczną relację z właścicielem niewielkiego baru, znajdującego się tuż obok lokalu, byłyśmy zarówno spóźnione, jak i pijane. Alkoholem dodawałyśmy sobie odwagi w starciu ze światem, który do tej pory był nam zupełnie obcy. Piłam także po to, by nie myśleć o Alanie, z którym od dawna powinnam poważnie porozmawiać, ale jakoś nigdy nie było ku temu sprzyjających okoliczności. Klientami mon amour. Byli głównie znudzeni życiem, mniej lub bardziej bogaci panowie w wieku 50. Plus. W weekendy, jak wynikało z opowieści dziewczyn, przychodziło również sporo młodszej klienteli, ale ja po kilku dniach doświadczenia zawodowego zdecydowanie wolałam tych starszych, tatusiowatych, którzy nie byli namolni, na halni ani pijani, jak młodzi mieszkańcy Italii. Nasi włoscy równolatkowie wpadali jak watacha młodych bogów i traktowali nas jak kupiony na czas towar. Zasada była taka, że panowie wybierali sobie kompankę do wspólnego wypicia drinka. Płacąc 40 euro, otrzymywali 20 minut naszego towarzystwa. W tym czasie ci starsi starali się dowiedzieć czegoś o nas, a ci młodsi zbajerować, tak żebyśmy szybko na chusteczce z serwetnika zapisały swój numer telefonu i już następnego dnia umówiły się na lunch, a najlepiej na drinka przed rozpoczęciem pracy w pakiecie z szybkim bzykankiem w barowym kiblu. Młodzi Włosi niezwykle siebie kochają i oczekują, że wszyscy będą ich kochać. Narcyzm mnie brzydzi I właśnie tego nie lubiłam w Alanie Wydawał się powściągliwym mężczyzną Ale po pewnym czasie jego południowy samozachwyt Zaczął mocno przeszkadzać w naszym związku Patrycja ze słownikiem w dłoni próbowała zagadywać Michel Kiedy ten płynnym angielskim zwrócił się do mnie Będziesz dla Salvatore Wskazał mi mężczyznę, który nas tu przyprowadził i obecnie był zajęty rozmową z nadętą Iriną, piękną czarnowłosą Rosjanką. Dziewczyna patrzyła na nas z góry i zwykle spędzała wieczory w loży, samotnie popijając szampana i przeglądając coś w telefonie. Nie rozumiem, spojrzałam na niego pytająco. Zrozumiesz we właściwym czasie, powiedział uśmiechając się lekko. Kiedy butelki szampana na naszym stoliku robiły się puste. Natychmiast pojawiały się kolejne. DJ grał na zamówienie naszych towarzyszy, a my tańczyłyśmy, piłyśmy i świetnie się bawiłyśmy. Uwielbiam naszą pracę, rzuciła Patrycja ściągając szpilki tuż przy łóżku i zalegając na nim bezwładnie. A tyle miałaś wątpliwości? powiedziałam kręcąc głową. Spadaj pod prysznic, dodałam. Śmierdzisz alkoholem i papierochami. O, święta się znalazła. Skwitowała, kiedy wiązałam włosy w kok i ściągałam sukienkę. No ja właśnie idę doprowadzić się do porządku, a ty zaraz po mnie. Inaczej śpisz na kanapie w kuchni. Oznajmiłam, udając się do łazienki. Kochana, dawaj, dawaj, ponaglałam. Jest piąta trzydzieści. Pamiętaj, że dziś obiecałaś mi, że wstaniemy wcześniej i pójdziemy na siłownię. Przez te bąbelki pite co noc będziemy grube. Ciągnęłam, kiedy zorientowałam się, że mojego monologu słuchają jedynie puste ściany. Patty spała jak suseł zwinięta w kłębek na naszym łóżku. Zapach wypacanego alkoholu i papierosów, zmieszany z żador, diora, był dla mnie nie do zniesienia, więc zabrałam koc i położyłam się na sofie w kuchni. Otworzyłam potężne, drewniane drzwi balkonowe. I patrzyłam na dachy ciągnących się w dali budynków. Niedługo powinno wstać słońce. Turyn miał się budzić do życia, a my właśnie kładłyśmy się spać. Naciągnęłam wełniane skarpety do kolan, kaptur bluzy na głowę, opatuliłam się kocem i zasnęłam. zasnęłam. Rozdział drugi. Kiedy następnego dnia przekroczyłyśmy próg lokalu, Andrea powitał nas, podejrzanie się uśmiechając. Oliwie, jakież to niesamowite, że postanowiłeście zachwycić nas dziś swoją obecnością punktualnie! Zaszczebiotał złośliwie. A jednak cuda się zdarzają, odparłam. Nie miałyśmy dziś ochoty na picie, dodałam, puszczając do niego oko. A widzisz to bardzo, bardzo dobrze powiedział, uśmiechając się jeszcze szerzej, bo tam już czeka na was butelka. Mówiąc to, wskazał loże, w której zwykle siedziała Irina. O proszę, ciekawe, odchrząknęłam, rozglądając się po lokalu w poszukiwaniu ciemnowłosej rosjanki. Nigdzie jej jednak nie było. Może jeszcze nie przyszła? Pomyślałam. Ale co my miałybyśmy robić na jej miejscu? Zapytałam samą siebie. Kochana, ale czat. Patty zahichotała, startując modelingowym krokiem w stronę naszej loży. Zaraz po tym, jak usiadłyśmy, pojawił się Massimo, kelner do zadań specjalnych i lokalowych VIP-ów. Dziewczynki? Zaczął otwierając szampana i rozlewając go do trzech kieliszków. Senior Salvatore nieco się spóźni, ale prosił, bym o was odpowiednio zadbał. Tym samym jestem do waszej dyspozycji podał nam kieliszki, swoim wzniósł toast i upił łyk ukłonił się w pas i zniknął o ja pierdolę powiedziała Patty, odstawiając swój kieliszek nie wiem o co chodzi ale podoba mi się to rzuciłam wsuwając się głębiej w kanapę zanim Salvatore się pojawił minęły trzy godziny a my opróżniłyśmy trzy butelki szampana Mężczyzna był ubrany w ciemny garnitur i miał jasne, zamszowe mokasyny. Principesy zawołał, uśmiechając się od ucha do ucha i rozkładając ręce w powitalnym geście. Podniosłyśmy się, czując, jak wypity alkohol uderza nam do głowy. Wybaczcie spóźnienie, ale wypadło mi niespodziewane spotkanie, oznajmił, całując nas w policzki. Myślałem o tobie, wyszeptał mi do ucha, skubiąc je delikatnie wargami. O matko, co za obleśne stare próchno, pomyślałam, czując na szyi jego oddech i robiąc delikatny unik. Momentalnie wytrzeźwiałam. A ja o tobie nie, rzuciłam, wracając na swoje miejsce i patrząc na niego z lekka oburzona. Swoim zachowaniem przekroczył granicę tego, co w moim przekonaniu było dopuszczalne. Wlazł bez pytania w sferę mojej, nazwijmy to, intymności. Jeżeli miał ochotę na kontynuowanie naszej znajomości, powinien unikać podobnych zachowań. Moje spojrzenie było gniewne, ale i wyzywające. Mężczyźni to typowi łowcy uwielbiający gonitwę za króliczkiem. Wiedziałam, że potraktuje moją odpowiedź jak wstęp do gry, na którą ewidentnie miał ochotę. A gdzie Irina? zapytałam. Irina nie będzie już nam przeszkadzać, oznajmił z uśmiechem od ucha do ucha. Te słowa zasiały we mnie lekki niepokój. W lokalu wystarczyło jedno słowo klienta i szef. Z dnia na dzień kończył współpracę z niepokorną dziewczyną. Irina musiała czymś podpaść Salvatore albo któremuś z jego kolegów, skoro dotychczas była jego ulubienicą i tak nagle zniknęła. Właściciel podobno w trybie natychmiastowym zrywał kontrakt z dziewczyną, która zbyt wiele obiecywała klientom, a jej obietnice nie miały pokrycia. Istniało ryzyko, że jeśli pozwolimy klientom na zbyt swobodny stosunek do nas, zaczną oczekiwać czegoś więcej. Na terenie lokalu było to surowo zabronione, ale poza lokalem się działa, zachwycając się tańcem na róże jednej z naszych lokalowych koleżanek. A Salvatore, mimo że przed oczami miał obfity biust tancerki niemal wypadający z gorsetu zaciśniętego na jej szczupłej talii, nie odrywał ode mnie wzroku. Nagle pojawił się Massimo z półmiskami owoców, przekąskami i kolejną butelką szampana. Dochodziła trzecia w nocy. Czy wszystko w porządku? zapytał, pochylając się w stronę Salvatore. O Timo odpowiedział nasz towarzysz, poklepując kelnera po ramieniu. Massimo rozlał szampana do czterech kieliszków, wzniósł z nami toast i zniknął. – Na co masz ochotę, principesa? – zapytał Salvatore, przysuwając się do mnie na kanapie i gładząc delikatnie moje odsłonięte kolano, czym po raz drugi tego wieczoru mnie zirytował. – Gdybym wiedziała, co nas czeka, włożyłabym sukienkę do samych kostek – pomyślałam – i pewnie tym samym zaliczyła karę – dodałam pośpiesznie w myślach – Lokalowy dress code nakazywał nosić sukienki i spódnice zdecydowanie powyżej kolan, a najlepiej ledwo zasłaniające pupę. Było to o tyle skomplikowane, że wymagano od nas jednocześnie elegancji. Dobrze, że Anna... Piękna Litwinka z kosmicznie dużymi ustami podała nam namiar na swoją Krawcową zaraz po tym, jak pierwszego wieczoru pojawiłyśmy się w szykownych kostiumach, zdecydowanie bardziej pasujących na rozpoczęcie roku akademickiego bądź rozmowę kwalifikacyjną w korporacji. Oczywiście wzbudziłyśmy tym ogromną sensację i rozbawienie lokalowych dziewczyn. Krawcowa, doskonale znająca temat, za grosze odpowiednio przerobiła całą naszą garderobę. Mam ochotę na cappuccino, oznajmiłam, rzucając mu lodowate spojrzenie. Na co? Zapytał rozbawiony Salvatore, chyba nie do końca wierząc w to, co słyszy. Większość dziewczyn, mając możliwość przesiedzenia całej nocy w towarzystwie butelek Don Perignona, zacierałaby ręce z zadowolenia, wlewając w siebie kolejne kieliszki szampana. Poza kontraktową dniówką, codziennie rano otrzymywałyśmy prowizyjne wynagrodzenie od wypitych drinków, wahające się od 50 do 250 euro. Był to rodzaj najtowej motywacji. Na cappuccino. Powtórzyłam wyraźnie. Rozumiem? Mówiąc to wstał. Idziemy. Wskazał ręką, dając tym samym znać, abym ruszyła pierwsza. A ja? Zawołała Patty, zrywając się na równe nogi. Zapraszam, zapraszam. Pokiwał twierdząco głową. Idźcie na górę po swoje rzeczy, a ja w tym czasie wszystko załatwię. Dodał. Ale dokąd nas zabierasz? Zapytałam, patrząc w jego łagodne oczy. Na cappuccino, odpowiedział pewnie. Nie sądzisz chyba, że po pierwsze robią tu dobrą kawę, a po drugie, że unikniesz problemów, zamawiając kawę zamiast kolejnej butelki szampana, dodał spokojnie. Oczywiście miał rację. Lokal hołubił te z nas, które przynosiły zyski, a te, które po zarobieniem tłumu przez dłuższy czas nie dokładały się specjalnie do przychodów. Zwykle po wygaśnięciu próbnego kontraktu nie zostawały na dłużej. W Polsce miałam pracę, do której w każdym momencie mogłam wrócić, ale tutejsze pieniądze były nieporównywalnie większe. A poza tym, nie ukrywajmy, niełatwo rezygnuje się z solidnego wynagrodzenia za zabawę, podczas której wymaga się tylko jednego, dobrego wyglądu. Boż, co za dziwny typ! Rzuciłam do pati, zmieniając szpilki na ulubione beżowe buty marki Emu. Ale za to w chuj bogaty, a nie zapominajmy, że tutaj właśnie to się liczy. Pogroziła mi palcem i przewiązała czarny płaszczyk. Poza tym bierze nas dwie, więc nie marućmy, tylko korzystajmy, dodała. Masz rację. Powiedziałam, wysuwając rękę tak, żeby mogła złapać mnie, jak chwilę temu trzymała Salwatore. Wyszłyśmy zadowolone. Dobrej zabawy, dziewczyny, rzucił z przekąsem Andrea. Senior Salvatore czeka na górze, dodał szczerząc się. Jedziemy na kawę, wyjaśniłam. Jak zwał, tak zwał, odrzekł, oblizując górną wargę. Parszywa świnia, pomyślałam, ale faktycznie, dziewczyny wychodziły z lokalu z klientami w większości przypadków nie na kawę. Wówczas miały możliwość zainkasowania jeszcze większych pieniędzy niż te, które oferował klub. Naturalnie każde wyjście i spóźnienie było notowane i szacowane zgodnie z ustalonym cennikiem. Nikt nie wnikał w to, co dzieje się za drzwiami klubu. Dla właściciela ważne było, żeby na miejscu dziewczyny dobrze się bawiły, potrafiły namówić gości na wypicie jak największej liczby drinków bądź drogich butelek szampana, a jeżeli miały ochotę na bliższą znajomość z którymś z poznanych mężczyzn, nikt nie stawał im na drodze. Seks za pieniądze nigdy mnie nie dziwił, ale jednocześnie nie pociągał. Dla mnie zawsze musiał się wiązać z uczuciem. Nie mówię o wielkiej miłości, ale o motylach w brzuchu i pożądaniu. Noc była chłodna. Schowałam się w długi kardigan zaraz po tym jak zamknęłyśmy za sobą drzwi lokalu. Salvatore czekał, przywołał nas, a chwilę później podjechało duże czarne BMW. Jest i Marko. Oznajmił radośnie na widok wysiadającego kierowcy, który pokłonił się przed nami, a następnie otworzył drzwi i pomógł nam wsiąść do środka. – Marco, jedziemy na kawę do woga, powiedział Salvatore, zapinając pas. – O tej godzinie na kawę? – zdziwił się kierowca. – Principessa ma ochotę na cappuccino – wskazał mnie oczami w lusterku wstecznym. – Rozumiem – – Jeśli principesa ma ochotę na cappuccino, to jedźmy – powiedział, wbijając nazwę lokalu do nawigacji. Jechaliśmy zaspanymi ulicami Turynu. Salvatore cały czas coś mówił, wskazując na kolejne budynki i dzieląc się z nami historią miasta. Przejechaliśmy przez centrum i, zgodnie z nawigacją, kierowaliśmy się na północ. Po piętnastu minutach zaparkowaliśmy pod niedużym budynkiem przypominającym nieco domek dla lalek, dwupiętrowy, biały, z korynckimi kolumnami i wysokimi oknami oraz balkonem na górze. Wok kafe przeczytałam. Zgodnie z zapowiedzią potwierdził Salvatore, otwierając przed nami drzwi. Wnętrze było wypisz, wymaluj jak salon lalki Barbie mojej młodszej siostry. W lokalu dominowała pudrowa kolorystyka. Do tego pikowane meble i duże lustra w zdobionych kredowych ramach. Jak ten człowiek trafił do takiego miejsca? Zastanawiałam się. Wszystko tu było takie delikatne, kobiece, infantylne, ale z klasą. Tak czy inaczej, Salvatore kompletnie tu nie pasował. Usiadłyśmy w różowych, pufiastych fotelach przy szklanym stoliku. Nagle pojawiła się piękna młoda kobieta o długich blond włosach. Cóż za zaskakująca godzina. Powitała Salvatore pocałunkiem w policzek i powtórnie spojrzała na zegarek z gigantycznym wyświetlaczem. Ależ to było cudo. Sportowy, a zarazem elegancki. Drobny pasek i wielka pusta tarcza. Gdybym była w Polsce, pewnie od razu zapytałabym o markę, ale w zaistniałej sytuacji było mi głupio. Czego się napijecie, senior Salvatore? Zapytała, przerzucając włosy na bok. Principessa napije się cappuccino. Wskazał na mnie. Czy coś jeszcze, Olivia? Zapytał, odrywając moją uwagę od zegarka. Sok z pomarańczy poproszę. Uśmiechnęłam się tym razem bez przekąsu. – A ty, Patrycja, na co masz ochotę? – A ja po kawie nie zasnę, więc kakao, proszę. Uśmiechnęła się zalotnie, mrugając do Salvatore. – Angela, – zaczął Salvatore, – kakao, cappuccino, espresso i dwa razy spremuta diarancia. – A, i mini broszki z kremem budyniowym, – podsumował. Angela skinęła głową i pomknęła w stronę baru szykować nasze zamówienie. Cappuccino w olbrzymiej filiżance było obłędne. Ciepłe rogaliki z kremem rozpływały się w ustach, a sok ze świeżo wyciśniętych pomarańczy smakował i pachniał bosko, pobudzając wszystkie zmysły. Nie bez powodu, mawiają, że przez żołądek do serca. Wybierając wok kafe, Salvatore zdecydowanie zapunktował w moich oczach. Skąd znasz to miejsce? zapytałam. Ja znam wiele ciekawych miejsc, principessa. Jeżeli tylko pozwolisz, do wszystkich cię zabiorę, odparł wyraźnie zadowolony. Uśmiechnęłam się, nie patrząc w jego stronę. Co za dziwny typ, powiedziałam do Pati, kiedy, odwiezione bezpiecznie do domu, wdrapałyśmy się do naszego apartamentu. Ale w chuj bogaty, skomentowała, przewracając oczami. Nie rozmawiałyśmy o tym więcej, bo byłyśmy mocno zmęczone, ale kolejny wieczór mogłyśmy uznać za wyjątkowo udany. Rozdział trzeci. Obudziłam się, kiedy dzwony w pobliskim kościele wybijały godzinę dwunastą. Patrycja spała z poduszką naciągniętą na głowę. Przekręciłam się, leniwie sięgając do torebki w poszukiwaniu telefonu. Im bardziej go szukałam, tym bardziej go tam nie było. Usiadłam na łóżku i nerwowym szarpnięciem wyrzuciłam całą zawartość torebki, budząc Patrycję. Matko, co się dzieje? Zapytała, otwierając jedno oko. Nie mam telefonu, powiedziałam, przeszukując pustą torebkę. Jak to nie masz? A gdzie go miałaś po raz ostatni? Sięgnęła po swoją komórkę leżącą na szafce przy łóżku. W samochodzie dziada, jak wracałyśmy, patrzyłam na godzinę i tam musiałam go zostawić. Odparłam. Ech, cała ja. Mruknęłam, podnosząc się i ruszając w stronę łazienki. Ze szczoteczką do zębów powędrowałam do kuchni, odsłoniłam potężne rolety, wpuszczając jasne światło do pomieszczenia i nastawiłam ekspres. Wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Powoli przekręciłam klucze, nie zdejmując łańcucha zabezpieczającego. Olivia, nie śpicie już? usłyszałam, uchylając drzwi, za którymi stał Marko, kierowca Salvatore z paczką w rękach. Jak widzisz, już nie uśmiechnęłam się. Senior Salvatore przekazuje kawę na dzień dobry i zdaje się twój telefon powiedział, podając mi torbę. Powiedz Salvatore, że bardzo mu dziękuję. Bez telefonu czuję się jak bez ręki, a właśnie odkryłam, że chyba zostawiłam go w aucie. Za kawę też serdecznie dziękujemy, chociaż właśnie wstawiłam ekspres. Odrzekłam. Te kawę gorąco wam polecam. Jest z jednej z najlepszych kawiarni w Turynie. Odparł. Uciekam. Miłego dnia. Dodał, pokłonił się i zniknął. Powędrowałam do kuchni, usiadłam na sofie, żeby rozpakować torbę. Aromat kawy faktycznie był mocny. Do tego w paczce znajdowały się owsiane ciastka i dwie butelki wody kokosowej. Patty, mamy śniadanie! zawołałam. Mam też swój telefon, dodałam. I coś jeszcze? rzuciłam, rozpakowując kwadratowe pudełko. Do kuchni wpadła Patrycja, wzięła kubek z kawą i usiadła obok mnie. Co to? zapytała. Giorgio Armani. Przeczytałam napis na pudełku, a kiedy je ostrożnie otworzyłam, moim oczom ukazał się zegarek. Dokładnie taki sam jak Angeli, zwłok kafę. Ale dziad ma gest, powiedziałam zadowolona, zapinając zegarek na nadgarstku. No, wygląda na to, że chcecie kupić, skomentowała Patty, popijając kawę. Od zachwytu nad zegarkiem oderwał nas dźwięk przychodzącej wiadomości. Sięgnęłam po telefon i na wyświetlaczu zobaczyłam wiadomość od Salvatore. Salvatore. A, już zdążył się wpisać, powiedziałam przesuwając palcem po ekranie iPhone'a. A tyle razy mówiłam ci o blokadzie, ale ty zawsze jesteś mądrzejsza. No to masz dziada w telefonie. Mówiąc to, Patty przysunęła się do mnie, patrząc przez moje ramię na ekran. Mam nadzieję, że spałyście dobrze. Zatroskany. Powiedziałam, podsuwając telefon tak, aby mogła spokojnie przeczytać. Dzwonię podziękować. Rzuciłam, wybierając numer Salvatore, Salvatore. Buongiorno, principessa, usłyszałam w słuchawce. Buongiorno, senor Salvatore, Salvatore, odrzekłam. Dziękuję bardzo za cudny prezent. Widziałem, jak patrzyłaś na rękę Angeli, i pomyślałem, że zrobię ci miłą niespodziankę. Nie musisz dziękować, wystarczy, że jesteś szczęśliwa. Aha, i zadzwoń koniecznie do Alana. Zdecydowanie tylko dzięki jego pomocy ustaliliśmy lokalizację telefonu, który wpadł pod fotel. Tyle razy dzwonił, zaśmiał się, milknąc i czekając na mój komentarz. Nie zareagowałam. Salvatore, zegarek jest naprawdę piękny, powiedziałam świadomie, ignorując temat Alana. Cieszę się, Olivia. Ach, jeśli nie macie jeszcze planów na wieczór, to zabieram was na kolację, oznajmił. Nie mamy planów, rzuciłam zerkając w stronę Patrycji. Zatem o dwudziestej pierwszej będę na dole. Arrivederci, principessa. Odparł i rozłączył się. Co? Co za plany? Dopytywała Patty. Idziemy z dziadem na kolację. Przedsiębiorcza z ciebie bestia, skomentowała zadowolona.